temat, ja tutaj w prezentacji, jakby niektórzy z Państwa ze slajdów mogli już Państwo widzieć na różnych okazjach, autorem jest profesor Wiktor Kotowski, więc ja się nie będę przyznawał tutaj do głównego autorstwa tej publikacji, tej prezentacji, natomiast reprezentujemy Centrum Ochrony Mokradeł, jak i Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii. No i no, troszeczkę terminologii, dlatego że chciałem, żeby Państwo zrozumieli, o czym ja mówię, czyli w przypadku mokradeł, a szczególnie torfowisk, a temu chciałem poświęcić swoją prezentację, sprawa jest o tyle trudna, że gubimy się bardzo często w terminologii, tak, i jej doprecyzowanie jest istotne, dlatego że mokradła to są po prostu wszystkie miejsca mokre i mokradła mogą być zarówno torfowe, ja trochę sobie o... Tutaj, tak, mokradła mogą być zarówno torfowe, jak i nietorfowe, nim rzeka na przykład jest mokradłem w rozumieniu prawa, w rozumieniu konwencji ramsarskiej, która definiuje mokradła bardzo szeroko, czy jezioro. Natomiast są też po prostu miejsca podmokłe, czasami tereny zalewowe rzek, które też są mokradłami w rozumieniu konwencji ramsarskiej. Równocześnie mogą być te mokradła, które nas najbardziej interesują z punktu widzenia zarówno ochrony różnorodności biologicznej, jak i ochrony klimatu szczególnie, czyli te, które akumulują torf. I oczywiście one mogą ten torf akumulować, o tym będę mówił zaraz, wtedy, kiedy są mokre, natomiast możemy je też osuszyć i ten torf dalej tam będzie. Czyli z punktu widzenia jakby mokradła to już nie jest mokradło, za to dalej jest to torfowisko. Czyli cały świat możemy mieć zupełnie suche miejsce, tak, które nie jest nawet mokradłem, natomiast ciągle jest torfowiskiem, dlatego że istnieje tam pokład torfu. To są na przykład te łąki torfowe, potorfowiskowe, o których już pojawiła się informacja, które kiedy są ususzone, nie są nawet mokradłem, natomiast ciągle są torfowiskiem, bo posiadają pokład torfu. Więc to jest troszeczkę coś, co powoduje często konfuzję w takim rozumieniu i w podejściu do tego tematu, bo myśląc torfowiska, bardzo często myślimy, no takie miejsce bagniste, mokre, z jakimiś torfowcami, wełnianką, bagnem, więc oczywiście tak, to są te torfowiska żywe, te, które są ciągle jakby torfotwórcze, nieosuszone, natomiast o tym będzie zaraz duża ich część, tak nie jest. Tak, więc jakby tutaj jeszcze profesor Kotowski wprowadza taki termin bagna, tak naprawdę taki polski termin na określenie tych torfowisk, które są ciągle w stanie mokrym. No i właśnie o co chodzi z tym torfem? Jeżeli miejsce jest trwale przesycone wodą, to dochodzi tam do akumulacji torfu, czyli do tego, że produkcja pierwotna przekracza rozkład, tak? Dlatego że produkcja pierwotna, te szczątki roślin trafiając strefę beztlenową w glebie, nie rozkładają się, trochę jak z kapustą kiszoną, ostatnio dobry przykład, kapusta kiszona. Jak kapustę ukisimy, to tam rzeczywiście zachodzą procesy beztlenowe, tlen się kończy, ona dopóki jest w beczce, to się nie psuje. Jak taką kapustę wyjmiemy na powietrze, tlen do niej dojdzie, ona bardzo szybko, jakieś bakterie, ona jest ładnie nadtrawiona, świetnym jest pożywką dla bakterii, one tam wejdą, tą kapustę zepsują. Podobnie jest z torfem, dopóki jest on w warunkach beztlenowych, w warunkach trwale przesyconych wodą, on rozkłada się bardzo powoli, także szybciej się jakby akumuluje niż się rozkłada, więc jego pokład przerasta. Więc jeżeli go osuszymy, no to dostarczamy tam tlen, w związku z tym staje się on od razu super pożywką dla mikroorganizmów, które zaczynają się rozkładać i oddawać do środowiska to, co zakumulował przez tysiące lat, to są zarówno biogeny, jak i węgiel. No i oczywiście bagno jest takim systemem współoddziaływania między roślinami, wodą, torfem, tak, no i właśnie jak powiedziałem o tym torfowisku, no, mamy też takie miejsca jak Amsterdam, który został zbudowany na bagnach, zostało one osuszone, on jest dalej torfowiskiem, pod tymi kamienicami dalej jest torf, natomiast na pewno nie jest już bagnem, więc to jest też to, no i oczywiście rozmieszczenie torfowisk na świecie to jest też takie coś, co pokazuje, że one znajdują się w dużej mierze w strefach takich no, mniej przekształconych przez człowieka, jak strefa równikowa, czy strefa borealna, czy arktyczna. Dlatego no, dzisiaj w skali świata można powiedzieć, ok, 80% torfowisk nie jest przesuszonych, jest ciągle bagnami, ciągle akumuluje torf. Oczywiście 20%, co jest w skali świata, jeżeli torfowiska stanowią około 3% powierzchni lądu, to jest ciągle dość dużo, jest zdegradowane z tego większość na cele rolnicze, o tym jeszcze będzie bardzo zaraz. No i ciągle są dalej degradowane. Powierzchnia torfowisk takich żywych, czyli bagien, zanika w tempie 0,1% rocznie, a w skali świata, a w Unii Europejskiej 0,4% rocznie. Teraz może nasze krajowe podwórko. Tutaj są takie slajdy ze strategii przygotowywanej przez Centrum Ochrony Mokradeł na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dotyczącej tej strategii ochrony mokradeł. I to jest slajd pokazujący takie przybliżone, bo uwaga, nie mamy ciągle dobrych danych.
rozmieszczenie torfowisk w Polsce. To są dane bardzo zgrubne z lat 90. tak naprawdę. Często na podstawie dokumentacji pod wydobycie torfu robionych w latach 60., więc to są już w ogóle rzeczy no, trochę nie za dobre. Rozumiem, że zgodnie też, co ciekawe, z europejskimi przepisami, Polska, wszystkie kraje członkowskie będą zobowiązane do opracowania mapy gleb torfowych do roku 2026. I teraz taki projekt dopiero tak naprawdę realizuje Jung w Puławach i tak naprawdę dopiero prawdopodobnie na samym końcu będziemy mieli taką mapę aktualną i rzeczywiście zrobioną współczesnymi metodami, na przykład detekcyjnymi. Więc to jest to co mamy. No i mamy na podstawie też tych takich rozproszonych danych takie informacje, że około 85% polskich torfowisk, które stanowią około 5% powierzchni kraju, może 6%, zobaczymy co wyjdzie z tej mapy, może 7%, została ona osuszona, czyli nie jest już bagnami, czyli dalej ma torf, natomiast jest sucha, właściwie nie akumuluje, oddaje do otoczenia i węgiel, i wodę, i wszystko inne. Oczywiście te 15% dla mnie to jest jakieś bardzo grubo, ja czyli uważam, że to na pewno nie jest 15, tylko pewnie 5, to znaczy takich zupełnie niezaburzonych zostało bardzo mało, po prostu część z tych 15% to są takie, które bardzo intensywnie starano się osuszyć, ale nie wyszło, bo na przykład nie da się już niżej czegoś osuszyć bez pompowania, bo jest baza drenażu taka, albo jest tak intensywny wypływ wody, że się nie da tego po prostu zrobić. Natomiast to nie jest tak, że nie zostały one w ogóle nietknięte tymi melioracjami. No na przykład dobrym przykładem jest Dolina Biebrzy, która uchodzi za super bagno, natomiast tak naprawdę cała jest dotknięta jakimiś melioracjami w mniejszym lub większym stopniu. Po prostu w niektórych miejscach ta roślinność bagienna jeszcze jakoś się trzyma. Oczywiście zmiany klimatu to zdecydowanie pogarszają. No więc oczywiście przesuszenie, tu jest taka szacunkowa określenie wilgotności, jak widzimy ten kolor czerwony, to są takie obszary, w których to przesuszenie, to ta wilgotność nie jest właściwa. Widzimy właśnie takie niewielkie obszary właśnie poza Doliną Biebrzy, niewielkie obszary na Polesiu, może na Pomorzu i Mazurach trochę lepsze, gdzie ta wilgotność jest właściwa. No i właśnie tak, no i jeżeli chodzi o usługi ekosystemowe, to już zostało powiedziane, więc ja może a propos szybkiego mówienia trochę przejdę, no to są też usługi jakieś zaopatrujące. To jest oczywiście ta pierwotna usługa bardzo wielu mokradeł, to były pierwsze torfowiska, to były pierwsze miejsca w krajobrazie, jak sobie myślimy o takim pierwotnym krajobrazie, gdzie rolnicy przyszli i mogli pozyskiwać siano dla swoich zwierząt. Tam nie dało się uprawiać zboża, więc bo było za mokro. Nie dało się też wypasać zwierząt, bo też by się utopiły, ale na krótki okres 2 tygodni w sierpniu dało się tam wejść i skosić trawę lekkim, że tak powiem, sprzętem, czyli człowiekiem, a nie na przykład wołami. I ta trawa, no oczywiście każdy element krajobrazu potrzebny był do wykorzystania, mogła służyć do karmienia zwierząt. I tak te miejsca użytkowaliśmy przez tysiące lat. No i zapewniają wodę, tak, są miejscem, gdzie ta woda może się magazynować, ale tak naprawdę no, takie torfowisko dobrze zachowane to jest jezioro, po którym można chodzić, tak, takie można powiedzieć prawie religijne połączenie, natomiast ono zawiera około 90-95% wody, tak, czyli tak naprawdę jego rola w kształtowaniu cyklu hydrologicznego jest podobna jak zbiornika wodnego, tak? Czyli tak jak tutaj myślimy o budujmy zbiorniki wodne, prawda? Budujmy zbiorniki wodne celem magazynowania wody, ograniczenia suszy, to tak naprawdę żywe torfowiska dają nam to samo. No i tutaj no, one są położone w różnych miejscach, to też ich położenie. No i regulują klimat, czyli regulują klimat zarówno lokalnie, o tym warto powiedzieć, no bo działają jak zbiornik wodny. Jeżeli to jest w większości woda, jeszcze pokryta roślinnością, intensywnie parują, ochładzając parowanie, to jest proces fizyczny, podczas którego dochodzi do pobierania ciepła z otoczenia i pobrane ciepło powoduje spadek temperatury w otoczeniu. No i oczywiście jakby globalnie, czyli akumulując ten węgiel, to jest pokazany pokład torfu wysokiego na torfowisku w Finlandii, kopalni oczywiście, gdzie w miejscu został on przecięty, no tak naprawdę odkładają go, no wiadomo, że ten węgiel, nie wiem, kamienny czy brunatny, który my dzisiaj eksploatujemy, to są torfowiska z karbonu albo z miocenu, więc to jest, jeżeli potem takie torfowisko zostałoby przysypane osadami, pogrzebane, no to tak naprawdę ten węgiel jest wycofany z atmosfery czasami na miliony. No i oczywiście szacuje się, że torfowiska świata zawierają około 1/3 glebowego węgla organicznego na Ziemi. No tutaj są różne szacunki, mianowicie to jest 2 razy więcej niż biomasa wszystkich lasów, więc tylko na 3% powierzchni lądów, zakładając, że lasy stanowią 30% powierzchni lądów. No i oczywiście są domem, tu sprawa różnorodności biologicznej.
Dobrze, dobrze, rośliny, tak, no tutaj sprawa różnorodności biologicznej, której też czasem nie znamy nawet, jakichś różnych drobnic, tak. No i oczywiście ten stan, czyli odwodnione torowiska przestają być bagnami, też mówię o utracie wody, tak, dlatego to jest też fajne, to jest też coś takiego, że na przykład taki torf na osuszonym torfowisku zawiera 50% wody, no to myślimy sobie, jak wcześniej zawierał 90, teraz zawiera 50, to może stracił 40% wody. No nie, dlatego że to jest jakby proporcja, fajnie pokazuje, że tak naprawdę tracąc wodę z 95 do 5% tracimy 90% zmagazynowanej wody, czyli tak naprawdę zmieniamy coś, tak jakbyśmy spuścili jezioro. Tylko w momencie, kiedy mamy spuszczone jezioro, to każdy to widzi, ojej, wyschło jezioro. A w momencie, kiedy osuszamy torfowiska, my nie widzimy, jak olbrzymią ilość wody z krajobrazu wyprowadzili. Dobrze, to dokładnie to. Myślę, że to jest no oczywiście zanikanie, to jest też coś, co jest bardzo istotne, to znaczy osiadanie, czyli to, po czym widzimy, jak to torfowisko znika. Ono znika, bo traci wodę, ale znika też potem, bo traci węgiel, tak? Czyli po prostu ta powierzchnia torfowiska nam się obniża. No i osuszone torfowiska odpowiedzialne za około 5% antropogenicznych emisji w skali globu i prawdopodobnie za około kilka procent, też między 5 a 10% na przykład emisji polskich, biorąc pod uwagę, że my emitujemy dosyć dużo, bo mamy energetykę ciągle opartą na węglu, no to jest dość, że tak powiem, znaczne. Są kraje, których głównym źródłem emisji, takie na przykład, które mają energetykę opartą na innych źródłach, jest tak naprawdę osuszenie torfowisk. O tym będzie zaraz. No, taka na przykład intensywna łąka emituje między 20 a 30 ton dwutlenku węgla na hektar na rok. Uwaga, to jest tak jakby podróż samochodem 300 tysięcy kilometrów. W związku z tym to jest tak, że przez rok my nie przejeździmy 300 tysięcy kilometrów, to jest życie całe życie samochodu. Natomiast wystarczy, że ktoś ma jeden hektar takiej łąki. No, a tutaj nie na bagnie Wizna mamy kilkaset hektarów takich łąk, więc to jest coś naprawdę, naprawdę dużego. No i oczywiście Polska jest tutaj niechlubnym jakby poza Indonezją i tam związanym emisjami z palmami olejowymi na osuszonych torfowiskach. Jest jednym tak naprawdę Europa tutaj północno-wschodnia, powiedzmy, jest takim hotspotem światowym emisji z osuszonych torfowisk. No i tutaj taki raport opracowany dla WWF-u zresztą, gdzie pokazywaliśmy, staraliśmy się oszacować te emisje, dlatego że Polska je bardzo źle raportuje, to znaczy to jest tak, że w Polsce my właściwie nie raportujemy tych emisji. I staramy się je jakoś tam ukrywać, tam podaje się jakieś dziwne dane, więc ten raport się wydaje bardzo, bardzo jest ważną rzeczą. No i tak oczywiście poza tym, że torf jak ucieka węgiel, no to zostaje te pozostałe rzeczy, które kiedyś się zmagazynowały, czyli tak naprawdę taki kompost się nam z tego robi, ładnie nam się to kompostuje, zagęszcza, no to jak się robi kompost, to zwiększa się też żyzność. W związku z tym z takiego torfu też do wód powierzchniowych przenikają azot, fosfor, wywołujące eutrofizację, trafiają potem z wodami do Morza Bałtyckiego. W związku z tym są różne inne dodatkowe negatywne elementy. No i oczywiście o zagrożeniu gatunków, tutaj no, sprawa różnorodności biologicznej, no to tak naprawdę gatunki mokradłowe to jest jedna z tych grup gatunków globalnie, która jest najbardziej zagrożona właśnie ze względu na dramatyczne zanieczyszczenie siedlisk. No i tak naprawdę działania, to jest obrona tego, co jeszcze mamy. Tutaj ładny przykład Doliny Rozkudy, takiego miejsca, które udało się zachować. Jest jakim pozytywnym przykładem po prostu torfowiska niezaburzonego lub zaburzonego w bardzo niewielkim stopniu, które udało się uratować. No i oczywiście z naprawy, czyli właśnie to, o czym też mówimy, o czym mówi prawo o odtwarzaniu przyrody, czyli to, jak możemy to naprawiać, jak możemy odtwarzać te poziomy wody tutaj, tak jak było powiedziane, jest to sprawa dość prosta, technicznie jakby znana. I tutaj no, takie działania w Polsce są ciągle na bardzo niewielką skalę. Lasy Państwowe realizowały trochę takich działań, ale to w porównaniu z tymi krajami jest sprawa bardzo, bardzo mała. No i oczywiście to odtwarzanie służy zarówno odtwarzaniu wody, spraw wodnych, lokalnego obiegu wody, magazynowaniu wody, składzaniu lokalnego klimatu, temu klimatowi w skali globalnej, ale też odtwarzaniu siedlisk zagrożonych gatunków. I tutaj taki trochę trend a propos rolników, nie zawsze musi być to związane z wyłączeniem takiego obszaru z produkcji rolnej, dlatego że mamy też już rozwiązania takie, które pozwalają utrzymać jakąś dochodowość takiego terenu. Przepraszam, ja to właśnie robię, widzę, tu widzę, a tam nie widzę. Koniec, to zresztą jest koniec, tak. Więc to jest koniec naszej prezentacji, dokładnie. Więc dziękuję bardzo.